spróbujemy zacząć ten tydzień i nagrywać cały tydzień. Ten dzień będzie nietypowy, bo nie wiem, czy kolega się zgodzi, ale będę szkolił nowego kierowcę. Zobaczymy, jak nam się to uda. Ja byłem zeszły tydzień na zwolnieniu. Mam skręconą nogę i jeszcze mnie boli, no ale jako, że z kolegą jeżdżę, no to stwierdziłem, że nie będę musiał tak dużo biegać. Powinna się doleczyć do końca. A tydzień zacząłem Mercedesem. Więc lepiej. Muszę jeździć malem. I mam dzisiaj 3 miejsca. Niedaleko, w sumie 220 km. A po południu przyjdzie kolega. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Przyjęło się 3 Polaków, więc z monolitu 4 wzrośnie do 7, więc ponad 10% już będzie w firmie. Zobaczymy, jak to się będzie. No już dużo razy użyłem, to zobaczymy. I jadę dalej. Stało mi 106 km do pierwszego miejsca, do netto. Tam mam do Rzeckiej 6 palek. Odezwę się za chwilę. Na razie. Dostałem informację na bipera, wjeżdżamy do netto, tak jak już mówiłem, do zrzucenia 6 palet, powinna pójść dosyć szybko.
naszym systemie pracy, o ja wiem, raz na kilka miesięcy zdarzy mi się dotankować, a nie zatankować, tylko dolać tyle, żeby do firmy dojechać. Przecież ja praktycznie codziennie albo co drugi dzień jestem na... Przygotuj się do skrętu na bazie bądź na którymś z naszych oddziałów. A na każdym mamy... Na każdym mamy stację benzynową. Więc nie ma sensu lać na trasie, jak można mieć praktycznie zawsze pełne kotły. A do tego, znając swoją robotę, no idzie bardzo ładnie to wszystko poplanować. No i dojechałem do normy. Większość ram zajętych. Chcę się zameldować. Zobaczymy, czy dostanę rampy, czy każą czekać. Terminu nie mam, bo nie było wolnych terminów. Gdzieś się człowiek przypcha. Drugie. Człowiek jedzie cały czas w stresie. Cały czas wkurzony, cały czas komuś na tyłku. O mandat nie trudno. O wypadek nie trudno. Ja wiem, że jest elektronika. Ona nie zawsze pomoże. A do tego dużo ludzi ją wyłącza. Nie są głupota, jaką można zrobić. No i takie parę pytań. Ja od lat jeżdżę od czasu Frode Laursena FL Polska. Tam się jeździło 8.5, ale auto nigdy nie jechało 8.5. Tutaj jeździmy 8.3. I się przyzwyczaiłem. Jadę, tempomat, wszystko wnosi i dojeżdżam w takich samych czasach. No i jeszcze dodatkowe pytanie. Widzę, że równe dziewiątki robi. A gdzie kontrola przedstartowa? No to rozładowane trzecie miejsce. W drugim miejscu poszło w sumie super szybko, 15 minut, ja byłem rozładowany. Więcej czekałem, żeby gościu podszedł do okienka, niż się rozładowywałem. I tutaj pod Dreznem byłem w Aldiku. I półtorej godziny czekałem na podjechanie pod rampę. Około godziny zeszło.
jadę do Schenkera ładować opakowania do airportu. Po drodze mam Schenkera, Rotendorfie i z Schenkera do Tyrna mam 10 km. Jutro na 9 będę z tym nowym kolegą, jeszcze nie wiem jak to wygląda, jak ma na imię, jechał. Mam być na 9, do Rotendorfu się znaczy, do Erfurtu się jedzie 3 godziny, jesteśmy 3,5, jak sobie wyjedziemy o 5, mamy spacer w nosie, dojazd, a przy okazji kolega zostanie przetestowany podjeżdżaniem pod rampę, tam jest mega ciasno, staram się to nakręcić, jak się zgodzi oczywiście. Podjechał, dosyć ładnie mu to poszło. To są takie warunki, więc widać, że jeździł. I na razie się spoko dogadujemy. Czekamy na gościa, który nas rozładuje, który będzie od nas odbierał towar. Jesteśmy na rozładunku.
jedziemy na pusto potem na bazie. Potem idę koledze pomóc pobrać ciuchy, buty. I do domu. No i rozpoczyna się kolejny dzień. Jestem już w pracy. Wczoraj byliśmy w Berlinie. Dwa miejsca. Byłem wczoraj taki zmęczony, że jak zasnąłem w połowie drogi, to kolega mnie dopiero obudził. Po drugim miejscu. Sam rozładował, dał radę. Wróciliśmy do Radeburga, tu pod Drezno. Załadowaliśmy puste palety, przywieźliśmy do nas na bazę. No i był koniec na wczoraj. Jeszcze byliśmy tylko załatwić parę spraw z kolegą. Byłem wszystkim trzem kolegom załatwić buty, koszulki. No i pojechałem do domu. Dzisiaj jedziemy do Buteborna, do Netto. 131 km. Wracamy, a potem jakiś będzie krótki przerzut. A, jedziemy z Guteborna, jedziemy do Reichenbach, do Reala, załadować 495 pustych palet. Jak to się wszystko potoczy, zobaczymy. Na razie. Tak wygląda podpięty nowy kobiel. Miejsca jest dużo więcej niż wschodnią. Zaraz kolega mnie tu nakręci, jak ja gruba świnia się próbuje tam wcisnąć. Tyle jest miejsca między kurwa plandeką a up. Bliżej nie może. Się nie da wlec. Dzisiaj chyba raczej nasza ostatnia podróż z kolegą. Jesteśmy w Salzgitterwaldiku. Dostaliśmy, kurczę, rzecz niespotykaną. Pagera. I zrzucamy to. Jedziemy do Deliczko Lipska po kartony i na bazę. Jutro mamy cały dzień szkolenie. No i weekend. Prawdopodobnie po weekendzie się rozjedziemy. Dzisiaj będzie już to wiadomo.
No i zakończył się ten tydzień. W sobotę po szkoleniu się rozjechaliśmy. Kolega w niedzielę jedzie do Sztele. Ja w niedzielę ruszam na Bad Wünnebrück. Dzięki za oglądanie. Powiedzcie, co myślicie o takiej formie, czy to ma sens, czy nie robić tego dalej. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania i dawania opisów pod filmem. Dzięki, do zobaczenia.